Święta kobieta w czasach dawnych oraz w epoce prawa, w epoce zakonu. Apostoł Piotr, napominając żony, mówi o postępowaniu charakteryzującym świętą kobietę z dawnych czasów, podając tutaj za przykład Sarę, ponieważ słowa te, które Duch Święty przekazał nam przez Piotra, są niezwykle pomocne w naszym temacie. Zacytujemy je w tym miejscu. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 1 do 6. Słowa te zrozumiałe i jasne nie potrzebują specjalnego wyjaśnienia czy komentarza. Sara, o której wnioskując ze Starego Testamentu skłonni jesteśmy myśleć jako o pełnej wigoru i władczej kobiecie, podana została za przykład kobiety, która pozostała w uległości wobec swego męża i swym życiem dała przykład świętego postępowania. Fragment ten jasno wskazuje na pozycję kobiety w relacji do mężczyzny, ukazując jednocześnie, w jaki sposób pozycja ta znalazła odzwierciedlenie w praktycznym życiu świętej kobiety kroczącej drogą posłuszeństwa. Z myślą o kolejnym rozdziale dodajmy kilka słów na temat miejsca kobiety w czasach obowiązywania zakonu. Gdy apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie, udzielając im pouczenia odnośnie pozycji kobiety, odnośnie do pozycji kobiety w zborze, powiedział: niech będą poddane, jak i zakon mówi. Tak? Czyli pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 34 werset. Nie chodzi tu o jakiś szczególny fragment zakonu, starotestamentowy przepis, lecz o cały wydźwięk Starego Testamentu. Przez cały okres obowiązywania zakonu postawa kobiety była podstawą, postawą uległości i posłuszeństwa, a nie przywództwa i zwierzchności. Tak więc zarówno ze stworzenia, z upadku, jak i z zakonu wynika jasno, że rola kobiety, jaką sprawuje kobieta według myśli Bożych, spełniana jest we wszelkiej uległości. Kobieta w czasie łaski. W czasie łaski, a nie w czasie zakonu. W świetle biblijnych faktów mówiących o miejscu kobiety w stworzeniu, jej udziale w upadku ludzkości i pozycji pod zakonem, które mają decydujący wpływ na jej obecną rolę w Kościele, możemy przejść do rozważenia jej miejsca w obecnym czasie łaski, które zostało przedstawione nam w Nowym Testamencie i odnosi się do sfery domu, życia publicznego i zboru. Po pierwsze, kobieta w kręgu domowym. Skoro w porządku moralnym, jak i chronologicznym dom pojawia się na długo przed zaistnieniem Kościoła, a rodzina jest podstawą istnienia społeczeństwa, jak najbardziej słuszne będzie, aby najpierw przyjrzeć się roli, jaką według Pisma ma kobieta odgrywa w tej błogosławionej sferze. Pomoże nam to również dostrzegać klarownie i wyznaczoną przez Boga kobiecie pozycję w Kościele. Jej role w domu i w Kościele muszą harmonizować ze sobą, jeżeli kobieta nauczy się zajmować właściwe
miejsce w domu bez wątpienia będzie umieć też rozpoznać właściwe dla niej miejsce i zadania w kościele. Jej rola w domu i w kościele musi harmonizować ze sobą. Jeżeli kobieta nauczy się zajmować właściwe miejsce w domu, bez wątpienia będzie umieć rozpoznać właściwe dla niej miejsce i zadania w kościele. Podstawową relacją rozwijającą się przy ognisku domowym jest relacja męża i żony i jeśli Bóg da potomstwo, powstaje cudowna więź ojca i matki z dziećmi. W relacji jako żona lub jako żona i matka kobieta zajmuje bardzo ważne i wpływowe stanowisko w domu. Dom nie jest prawdziwym domem bez bogobojnej żony i matki. Wcześniej wspomniałem już o wyznaczonej Ewie roli jako pomocniczki i towarzyszki Adama. Przyprowadzona do niego przez Boga zajęła miejsce u boku swego męża jako żona i dana mu od niego pomoc, od Boga pomoc dla męża. Została stworzona, by być człowieka, męża, najbliższą partnerką i towarzyszką. Jako jedno ciało z nim samym. Mąż, który został stworzony jako pierwszy, był jej głową. Po upadku w grzech Bóg wyraźnie oznajmił, że żona ma być uległa wobec zwierzchności męża. Nie oznaczało to jednak w żadnym razie przyzwolenia na lekceważące i przedmiotowe traktowanie żony. Nie. Ona miała być u jego boku jako równowartościowa, umiłowana i bliska jego sercu. On sam zaś miał otoczyć ją opieką i zapewnić bezpieczeństwo. Takie jest przypisane kobiecie miejsce w małżeństwie zgodnie z Bożym porządkiem stworzenia. Od momentu upadku w grzech aż do śmierci Chrystusa na krzyżu nie słyszymy już z Biblii o należnym jej wysokim stanowisku u boku męża nadanym w porządku stworzenia. Poganie zdegradowali kobietę do niewolnika mężczyzny. Zakon zabraniał wprawdzie poniewierania kobiety, która spełniała pewne moralne warunki, 2 Mojżeszowa 21:3, 3 Mojżeszowa 18:18, 2 Mojżeszowa 21, cały rozdział. Niemniej jednak w czasie obowiązywania prawa mojżeszowego nie miała ona już nigdy swego pierwotnego miejsca u boku męża. Gdy się objawił drugi człowiek, czyli Chrystus, który dokonał dzieła przebłagania, pierwotny porządek stworzenia został przywrócony, stawiając kobietę na powrót w jej wzniosłej pozycji prawnej. Ta właściwa relacja przedstawiona jest w liście do Efezjan, 5 rozdział 22 i 23 wersetu. Mężowie są napominani do miłowania swych żon jak swoje własne ciała, naśladując wzór miłości Chrystusa do Kościoła, który dał za niego swoje życie. Mężowie są napominani w liście do Efezjan 5 rozdział 22-23 do miłowania swych żon jak swoich własnych ciał, naśladując wzór miłości Chrystusa do Kościoła, który dał za niego swoje życie. Natomiast kobiety napominane są wyraźnie, aby były uległe swoim własnym mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła. Dlatego też tak samo jak Kościół podlega Chrystusowi, tak żony mają być uległe swoim mężom we wszystkim, podczas gdy mąż ma zwracać baczną uwagę na to, aby miłować swą żonę jak siebie samego, to żona winna zabiegać o to, aby darzyć swojego męża należnym poważaniem. Tak Bóg przedstawia swój porządek wobec mężczyzny i kobiety. W kręgu domowym w obecnym czasie łaski. Chociaż mąż ma otaczać czułą opieką swą żonę i szanować ją z najwyższą godnością,
to ona ma uznawać go za głowę domu, być mu uległą i poważać jako swego męża. Ma czynić to jak Panu, jak Panu. Efezjan 5:22, jak Panu, czyli jak samemu Bogu Jahwe. Rozpoznając za swym mężem Pana Jahwe jako źródło autorytetu, który posiada jej mąż. Powinna również pamiętać, że będąc uległą wobec męża jest obrazem i odbiciem uległości Kościoła wobec Chrystusa jako jego głowy. Jakiż to wzniosły przywilej. W 1 Tymoteusza 5:14 znajdujemy zalecenie dla młodych kobiet, by wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem. Prowadzenie domu jest specjalną sferą działalności i wpływów kobiety, ale to mąż jest głową odpowiedzialną za dom. Kobieta, która przyjmuje pozycję głowy domu, hańbi swojego męża. Postępowanie takie nie przyniesie jej zaspokojenia i radości, a raczej będzie rodzić gorzkie owoce rebelii, buntu, chociażby w postaci samowoli jej własnych dzieci, które zostałyby wtedy wychowane w rażącym nieporządku. Wprawdzie dzisiejsza kobieta żąda swobody i równouprawnienia, a uległość niewiasty wobec męża to niepopularny temat żartów, niepopularny temat, to jednak postawa ta nie zmienia nic z Bożego spojrzenia na te sprawy. Jego przykazaniem i życzeniem jest, aby żony były nadal uległe swym mężom, którzy są głowami domów. W domach, gdzie nie bierze się tego pod uwagę, nie ma mowy o prawdziwej, zdrowej atmosferze, o radości i błogosławieństwie. Mam nadzieję, że to rozważanie dotyczące pozycji kobiety w związku małżeńskim i w domu będzie pomocne. Chciałbym dalej przejść do jej służby w tej sferze. Znaczna część czasu, jakim dysponuje kobieta, mija na wykonywaniu obowiązków dnia powszedniego. W ten sposób kobieta oddaje Bogu wielką posługę i cześć. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, dla Jahwe, a nie dla ludzi, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Zaspokajając potrzeby męża oraz dzieci i utrzymując dom jako ostoję radości, miejsce orzeźwienia i azylu w świecie pełnym niepokoju i smutku, kobieta odgrywa doprawdy kluczową rolę. Matka jest bez wątpienia sercem i centrum każdego domu. Siła przyciągania domu zależy w znacznej mierze od usposobienia i postawy żony. Roztropna żona, która zarządza swym gospodarstwem w mądry sposób i roztacza wokół siebie pogodną atmosferę miłości, jest wielkim błogosławieństwem dla swojego męża i dzieci oraz dla wszystkich, którzy przekraczają próg domu. Dobre powodzenie lub z drugiej strony ruina w życiu mężczyzny często bezpośrednio zależą od postępowania ich żon w kręgu domowym. Wielu mężczyzn zawdzięcza swą pozycję, stanowisko oraz autorytet mądrości i zdrowemu podejściu swoich żon. Praktykowanie gościnności, tej prawdziwie chrześcijańskiej cnoty, umożliwione jest przeważnie właśnie przez żony. Jest to bardzo wartościowa i potrzebna służba w Kościele i z pewnością przyniesie kobiecie obfitą zapłatę w postaci doczesnych i przyszłych błogosławieństw. W ten sposób kobiety mogą mieć autentyczny udział w dziele Pańskim, otwierając swe domy dla sług Chrystusowych, dla ludu Bożego i dla ludzi niewierzących, aby dać im okazję do konfrontacji z Ewangelią i poznania drogi zbawienia. Akwila i Pryscyla, którzy zaprosili Apolosa do swojego domu i wyłożyli mu dokładniej drogę pańską, są miłym przykładem takiej posługi. Pokazuje nam to przecież fragment Słowa Bożego z Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, 26 werset.
jedną z najbardziej wartościowych służb, jakie może wykonywać matka w domu, jest praktyczne nauczanie dzieci. Taka nauka dzieci jest zadaniem zwłaszcza matki, skoro spędza ona z nimi więcej czasu niż ojciec i wywiera na nie potężny wpływ, czy to ku dobremu, czy ku złemu. Zauważ, jak często imiona matek występują w księgach królewskich i kronik w powiązaniu z różnymi królami Izraela. Duch Boży pokazuje przez to, że najważniejszym czynnikiem w kształtowaniu charakteru mężów, którzy przewodzili ludowi Bożemu, były ich matki. Zasadnicze cechy charakteru dzieci oraz późniejszej osobowości kształtowane są w domu i w tym przypadku ręka matki jest narzędziem, którym Bóg tak chętnie i często się posługuje. Najważniejszą pracą matki, którą dla niej wyznaczył, jest zatem praca w domu z jej własnymi dziećmi. Żona powinna poświęcić się całkowicie sprawowaniu opieki nad nimi, zaspokajaniu ich potrzeb, uczeniu i wychowywaniu ich. Jeśli matka zaniedba tę poważną pracę w domu lub powierzy ją innym, zabiegając o sprawowanie służby dla Pana w innych sferach, a swoją pracę pozostawi niewykonaną w wykonywaniu pracy, która należy zasadniczo do kogoś innego i do której nie została powołana, z pewnością nie odbierze oczekiwanego błogosławieństwa. To, czego dzieci uczą się od swych matek i u ich boku we wczesnych latach, czasie szczególnej wrażliwości i podatności na bodźce moralne, w zdecydujący sposób wpływa na ich całe życie i pozostawi trwałe ślady w ich młodych, plastycznych, chłonnych umysłach i sercach. Jakże ważną jest zatem praca matek w ich domach, oby nie była zaniedbywana. Zauważam zatem i myślę, że wszyscy zauważamy i muszę to wyraźnie powiedzieć, że to właśnie dom stanowi sferę, w której kobieta w szczególny sposób może służyć Bogu i przynosić Mu chwałę. To właśnie tutaj, w jej własnej, prywatnej sferze, jej usposobienie świeci najpromienniej i wywiera największy wpływ ku dobremu. Życie domowe, często tak pogardzane przez dzisiejsze kobiety, to pole pracy, do którego kobieta najbardziej się nadaje i któremu ma najlepsze kwalifikacje. Nie chcemy przez to powiedzieć, że w życiu zborowym nie ma służby lub pracy dla kobiet. I nie chcę tego powiedzieć, że w życiu zborowym nie ma służby lub pracy dla kobiety. Podkreślam jednak, że to przede wszystkim dom stanowi dla niej szerokie pole działania. Tam może ona zająć swoje miejsce, na jakie wskazuje jej Pismo Święte, w uległości wobec swego męża. Dotychczas zajmowałem się w głównej mierze pozycją i służbą zamężnej kobiety w domu. Również i niezamężna kobieta znajdzie wiele możliwości do sprawowania chrześcijańskiej służby w domowym kręgu. Panny mogą udzielać tymczasowej pomocy praktycznej potrzebującym rodzinom, sprawować opiekę nad dziećmi chorymi i podeszłymi w latach, czy szyć płaszcze i szaty jak Dorkas, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 39 werset. Jest też kwestia, która jest dosyć drażliwa. Nauczanie publiczne. W powiązaniu z udziałem kobiety w upadku ludzkości, jaki miał miejsce w ogrodzie Eden, zacytowałem już werset z 1 Tymoteusza 2:11-14, podkreślając ograniczenia, jakie nałożył Bóg na kobietę. Dobrze będzie, gdy po raz kolejny przytoczę ten fragment w powiązaniu z tym teraźniejszym tematem. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża.
natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Te słowa ze Słowa Bożego obejmują swoim zasięgiem zdecydowanie szerszy krąg niż tylko zgromadzenia w charakterze Kościoła. Wskazują one na zgodne z Bożym porządkiem przewodnictwo takie, jakie obowiązuje w relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą i odnoszą się do wszystkich sytuacji publicznego świadectwa, w których obecni są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mowa tu o przejmowaniu autorytetu ponad mężczyznę przez publiczne nauczanie przez mieszaną damsko-męską publicznością. Czyli jeżeli słuchaczami są mężczyźni i kobiety, lub kobiety i mężczyźni, lub sami mężczyźni. Kobieta nigdy nie powinna wynosić się do rangi nauczyciela lub nauczać na spotkaniach mieszanych, kiedy to mężczyzna zajmuje pozycję u jej stóp, jako uczeń, co byłoby odwróceniem Bożego porządku. Mężczyzna został stworzony jako pierwszy i jako przedstawiciel Boga i głowa powinien zachować należną mu pozycję przywódcy i nauczyciela. Ponieważ zajęcie przez Ewę przywódczego stanowiska doprowadziło ją do wykroczenia, i została ona zwiedziona przez szatana, przez co okazała się słabym przywódcą, zgodnie z Bożym porządkiem kobietom nie wolno przewodzić i nauczać. Powinny uczyć się w cichości i uległości. Kobieta zatem nigdy nie powinna zajmować publicznie pozycji uznanego nauczyciela Słowa Bożego albo nauczać w zgromadzeniu lub gdziekolwiek w mieszanym audytorium, zajmując stanowisko równe mężczyźnie lub tym bardziej wyższe od niego, gdyż tym samym uzurpuje sobie prawo do posiadania autorytetu ponad mężczyzną. Dowiadujemy się jednak, że list do Tytusa, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset ilustruje starsze kobiety i zachęca je i instruuje, aby uczyły tego, co dobre. Czyli list do Tytusa, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset. Kobiety starsze mają uczyć tego, co dobre. Oraz, aby uczyły młodsze kobiety. Tutaj starsze kobiety mają obowiązek, mają prawo nauczać, jednak w obszarze ograniczonym do młodszych kobiet. Nauczanie to ma raczej nieformalny charakter i odnosi się bardziej do praktycznych spraw związanych z domem i rodziną, jak mówi nam werset 3, 4 i 5 drugiego rozdziału Tytusa. Czyli starsze kobiety mają obowiązek i prawo nauczać w obszarze ograniczonym do młodszych kobiet, a nauczanie to ma charakter bardziej nieformalny, odnosi się bardziej do praktycznych spraw związanych z domem i rodziną, jak pokazują wersety 3-5 drugiego rozdziału Tytusa. Pomoc niedoświadczonym kobietom i swobodne kontakty z nimi na podstawie słowa są całkiem właściwe. Powinno się zachęcać siostry do pilnej pracy dla Pana w takich sferach. Nawet ciche przekazywanie Ewangelii w rozmowie z mężczyznami jest odpowiednie dla kobiety, jeżeli odbywa się w skromny sposób. Jak najbardziej ewangelista może być płci żeńskiej, ewangelistka może głosić Ewangelię każda kobieta mężczyźnie. Taka praca może jednak przekształcić się w formalne nauczanie, a wówczas kobieta lepiej niech przekaże tą działalność bratu, bo wtedy nie zajmuje już właściwego dla siebie miejsca.
Jeżeli wygłaszałaby ona regularne, publiczne wykłady na temat Pisma Świętego, nawet jeśli słuchaczkami byłyby tylko kobiety, no to tutaj już jest to na pograniczu. Na tyle, że jestem przekonany, że tym samym zajęłaby stanowisko nauczyciela, co byłoby pogwałceniem 1 Tymoteusza 2:12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Wpajanie dzieciom prawd i historii biblijnych, modlitwa i śpiew z nimi to bardzo cenna, stosowna służba dla kobiety. Zaczyna się ona w domu i może obejmować również pracę w szkółce niedzielnej czy podczas spotkań, zjazdów i obozów dziecięcych. Szkółka niedzielna jest rozszerzeniem domowego kręgu, przeniesionego do większej sali i nieco dogodniejszych warunków. Dlatego też nie ma żadnych przeciwwskazań, aby siostra piastowała stanowisko nauczycielki szkółki niedzielnej, nauczając dzieci lub młode dziewczęta, zwłaszcza gdy dzieje się to pod kierownictwem braci, którzy sprawują nad tym pieczę. Jeśli młodzi bracia lub bracia w ogóle uczestniczą w szkółce niedzielnej, to sądzę, że byłoby to wbrew wskazaniom Słowa Bożego, gdyby siostra odgrywała tutaj rolę przewodzącą, gdyż miałoby to charakter przejmowania zwierzchności nad mężczyzną. I moją serdeczną modlitwą i gorącym życzeniem jest, aby więcej wiernych sióstr zakasało rękawy do pracy dla Pana i dało się zachęcić do aktywnego uczestnictwa w tych sferach, które Pismo Święte przedstawia jako odpowiednie dla nich pole działania. Są one bardzo potrzebne i dzieło Pańskie cierpi z braku służby oddanych energicznych sióstr. Oby Pan Jezus Chrystus obficie pobłogosławił każdą kobietę, która uwzględniając Jego słowo angażuje się całym sercem w służbę dla Niego. Jest jeszcze kwestia miejsca kobiety w zborze. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 34 do 38 wersetu daje nam jasne wskazania co do zachowania kobiety i jej miejsca podczas zejść Kościoła. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić, czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Miejsce to wyraźnie, jasno pokazuje, że kobieta nie ma zabierać głosu we wspólnych zgromadzeniach Kościoła. Wyrażenie w kościele lub na zgromadzeniach, użyte 5 razy w tym rozdziale i jest użyte 5 razy w tym rozdziale i oznacza zawsze wspólne zejście lokalnego zboru. Podczas takich zgromadzeń kobiety mają nie zabierać głosu, lecz zająć swe miejsce w cichości i uległości. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 15 werset. Zawiera słowa apostoła, który mówi o kobietach modlących się i prorokujących. Fragment ten przyzwala na sprawowanie takiej służby kobiecie, nie mówiąc jednak o tym, gdzie miałaby być wykonywana. Dlatego wiemy, że pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 15 werset mówi nam o sytuacji, gdy kobieta modli się lub prorokuje poza zgromadzeniem. Fragment ten przyzwala na sprawowanie takiej służby kobiecie, nie mówiąc o tym, gdzie miałaby być wykonywana, natomiast 14 rozdział wyraźnie mówi, że tego rodzaju służba nie może być wykonywana przez kobiety podczas wspólnych zejść Kościoła, gdyż w takich przypadkach nie wolno jej zabierać głosu. Z tego wynika prosty wniosek, że kobieta ma modlić się i prorokować poza obszarem zejść lokalnego zboru.
Dzieje apostolskie, 21 rozdział, 8-9 werset mówią o tym, że apostoł Paweł i jego towarzysze zawitali do domu ewangelisty Filipa, który miał cztery córki, które prorokowały. Z kontekstu wynika, że służbę swą sprawowały w kręgu domowym, a nie podczas zgromadzeń, co nie wykracza poza zakres służby, jaki Słowo Boże wyznacza kobiecie. Powinienem koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że odnoszący się do płci żeńskiej zakaz zabierania głosu w zgromadzeniach nie jest czystym wymysłem apostoła, nawet nie jego zaleceniem, lecz przykazaniem pańskim, przykazaniem samego Jahwech. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 37 werset. Jeśli ktokolwiek z nas chce podobać się Panu, musi uznać, że jest to przykazanie pańskie, że jest to Boże ustanowienie. Nie jest to żadna skomplikowana sprawa, nie jest to żadna skomplikowana nauka, wykraczająca poza nasze zdolności pojmowania, lecz kwestia posłuszeństwa względem objawionej woli Bożej. Wzbudzanie zgorszeń przeciwko nauce Słowa Bożego przez dyskutowanie na temat tego prostego wersetu, roztrząsanie tego tematu i uparte trwanie przy odwrotnej praktyce pokazują, że serce nie jest odrodzone na nowo i mamy do czynienia z człowiekiem, który nie jest z Boga, że serce nie jest ochotne, by wykonywać wolę Bożą i w praktyce nie uznaje w pełni autorytetu Pisma Świętego, dlatego taki ktoś nie jest uznany, bo nie chce uznać tego, co mówi Bóg. Nie jest więc z Boga. Koryntianie, jak dzisiaj wielu chrześcijan, czuli się być może upoważnieni, by postępować w tej kwestii według własnego uznania. Dlatego apostoł używa tych wyrazistych słów. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło, czyli że macie monopol na prawdę? Werset 36. Innymi słowy znaczy to, czyżbyście otrzymali autorytet od Pana i Jego zezwolenie, by niezależnie rozstrzygać, co czynić w tej sprawie? O nie! Słowo Boże nie wyszło od was, lecz do was doszło. I to nie do jedynych, tylko do jednych z wielu. Dlatego macie podporządkować się przykazaniu Pańskiemu, które wam przekazuję. Niektórzy fałszywie nauczają, że użyte w tym fragmencie słowo mówić oznacza paplać, nadawać czy szeptać w czasie nabożeństwa i że to właśnie w takiej niegodnej, postawy zabraniał apostoł. Jest to zdecydowanie niewłaściwe i zwodnicze wytłumaczenie. W oryginalnym przekazie greckim użyte na tym miejscu słowo laleo występuje w tym rozdziale każdorazowo, gdy mowa jest o mówieniu. Prorocy mają mówić dwaj lub trzej, jak mówi werset 29, 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Natomiast kobiety mają nie mówić. Jest to jej jedno i to samo słowo. Być może inni zwodziciele powiedzą, że nakaz ten, zakaz ten odnosił się jedynie do Koryntian, gdzie kobiety były niepouczone, głośne, zuchwałe i tym samym nie potrafiły występować publicznie w godny sposób. Nieprawda, jest to również zwykłym ludzkim wymysłem tego typu interpretacja. Już na samym wstępie listu apostoł zaznacza zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Na każdym miejscu. Jest to bardzo decydujący fragment. Udzielone w liście wskazówki nie obowiązują jedynie w lokalnym zborze korynckim, lecz są skierowane do wszystkich wyznawców chrześcijaństwa w każdym miejscu, co więcej właśnie w tym, tak podważanym fragmencie apostoł mówi, że kobiety mają milczeć na zgromadzeniach, czyli dokładnie w kościołach. Nie mówi w waszym kościele, lecz w kościołach. Miejscem kobiety w kościele jest miejsce w
uległości i powściągliwości. Tak, miejscem kobiety w zgromadzeniu, miejscem kobiety w zborze jest miejscem w uległości i powściągliwości, a nie zajmowanie pozycji liderki, przewodniczki, pastorki. Z punktu widzenia moralnego i duchowego mężczyzna przyrównywany jest do ludzkiego umysłu, a kobieta do serca. Serce znajduje się w klatce piersiowej i zakryte jest przed ludzkim wzrokiem. Natomiast głowa widoczna jest przez każdego. Ci, którzy zabierają publicznie głos w kościele, zajmują miejsce przewodnika, czy to w modlitwie, czy w dziękczynieniu, czy w służbie głoszenia słowa. Miejsce takie jednoznacznie nie jest przypisane kobiecie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że nawet publiczna modlitwa ma charakter przewodzenia zebranymi. Nie jest to indywidualna modlitwa. Kto zabiera głos, jest ustami zbiorowości, w jakiej przemawia, czy to w modlitwie, czy wyrażanym uwielbieniu. Dlatego publiczna modlitwa kobiety podczas zejść modlitewnych zdecydowanie nie jest na miejscu. Zdecydowanie jest nie na miejscu. W praktyce oznacza to przyjęcie przywódczego stanowiska nad mężczyznami i opuszczenie miejsca uległości. W pierwszym liście do Tymoteusza, 2:8, czytamy słowa: chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Ta nieograniczona, wymuszona tutaj aktywność mężczyzn, wolność w modlitwie jest dla mężczyzn na każdym miejscu. Z kolei taka nieograniczona działalność kobiety w modlitwie nie została dana kobiecie. Pod tym względem możemy uczyć się od Anny. Ta bogobojna kobieta modliła się w domu Bożym, gdzie zgromadzali się czciciele Pana. Czytamy o niej: Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Tak mówi pierwsza księga Samuelowa 1:13. Głośna modlitwa w tej mieszanej grupie składającej się z przybyłych na święto mężczyzn i kobiet byłaby nie na miejscu. Jednak Anna mogła modlić się w swym sercu. Bóg słyszał jej modlitwę i wysłuchał jej wołania. Tak też i dzisiaj wierzące kobiety mogą podobnie modlić się w swych sercach podczas zejść kościoła i dołączyć do wspólnego amen wyrażającego serdeczną zgodę z treścią wypowiedzianej modlitwy. Jak i zakon mówi, Anna była opisana właśnie w zakonie. Kolejna kwestia to jest kwestia nakrywania głowy przez kobiety. Jak wiemy ze Słowa Bożego, to mamy do czynienia z kwestią nakrywania głowy przez kobietę w 11 rozdziale 1 listu do Koryntian, podczas modlitwy i prorokowania oraz podczas wspólnych zejść kościoła. Chciałbym teraz podsumować to, czego uczy nas Słowo Boże, ale w skrócie. Apostoł Paweł udziela pouczeń w tej sprawie w pierwszym liście do Koryntian 11:3-16. Możemy tam przeczytać: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą rzeczą dla kobiety jest być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny.
Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga, czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory. Boże! I ten fragment jednoznacznie pokazuje, że Bóg ustanowił pewien zwyczaj, pewien porządek, pewną grę ciała, którą mamy jako chrześcijanie i chrześcijanki tutaj przedstawiać. Czyli Bóg ustanowił pewien porządek i chce, abyśmy go przestrzegali. Nie nakrywanie głowy przez mężczyznę w obecności pańskiej i nakrywanie głowy przez kobietę nie jest zwykłą kwestią zwyczajów. Istnieje biblijny powód dla tego porządku. Pismo Święte mówi nam, że Bóg jest głową Chrystusa, Chrystus głową mężczyzny, a mężczyzna głową kobiety. Skoro mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga, a Chrystus jest jego głową, przynosiłby hańbę swojej głowie, to znaczy Chrystusowi, gdyby nakrywał swą własną głowę podczas modlitwy i prorokowania, rozumianych jako publicznego przemawiania w Kościele. Chwała Chrystusa ma być widziana i oglądana przez wszystkich, a nie zakryta. Tak więc, skoro mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga, a Chrystus jest jego głową, przynosiłby hańbę swojej głowie, to jest Chrystusowi, gdyby nakrywał swą własną głowę podczas modlitwy i prorokowania, czyli mówienia do ludzi. Chwała Chrystusa ma być widziana i oglądana przez wszystkich, a nie zakryta. Inaczej jest w przypadku kobiety, która została stworzona dla i z mężczyzny oraz jest jego chwałą. Dlatego, gdy modli się lub prorokuje, powinna nakrywać swą głowę, zwłaszcza podczas zgromadzeń, gdzie ma być widoczna chwała Chrystusa, a nie mężczyzny. Gdy niewiasty nie nakrywają swych głów, stawiają mężczyznę i jego cześć na pierwszym planie, jako że mężczyzna jest głową kobiety. Co więcej, werset 10 mówi nam, że kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Oznacza to, że powinna mieć na głowie nakrycie jako wyraz zwierzchności mężczyzny, względem którego jest uległą. Gdy kobieta nakrywa swą głowę w obecności pańskiej, uznaje tym samym, że mężczyzna jest daną jej od Boga głową. Kobieta, która znajduje się w obecności Pana bez nakrycia na głowie, pokazuje tym samym, że chce być jak mężczyzna i że nie chce zająć swojego miejsca uległości. Zniesławia swoją głowę, to jest męża, chociaż może być tego nieświadoma. Niewykluczone, że czyni to w nieświadomości, ale taka myśl kryje się za kwestią nakrywania lub nienakrywania głowy. Co do aniołów, są oni widziani w Słowie Bożym jako baczni obserwatorzy Kościoła. Powinni widzieć, że porządek Boży jest w nim zachowywany, skoro Kościół jest filarem i podwaliną prawdy.
miejscem, gdzie prawda Boża jest przestrzegana i oglądana, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza 3:15. Nawet jeśli Kościół nie jest zgromadzony, tylko poszczególni jego członkowie, na przykład w zamkniętej komórce, modlą się lub w inny sposób, aniołowie to widzą. Widzą porządek w niebiosach i w całym stworzeniu, więc z pewnością nie powinni być świadkami nieporządku wśród chrześcijan. Także jest ważne, aby rozumieć, że skoro mamy powiedziane ze względu na aniołów, to znaczy, że to nie robione jest ze względu na ludzi. Nie co ludzie powiedzą, tylko co aniołowie zobaczą. Bo aniołowie nie są wrażliwi na ludzką modę, na ludzkie przyzwyczajenia, a są wrażliwi na Słowo Boże. Serafini zakrywają się w obecności Pana, jak mówi Izajasza 6:13, i chcą widzieć wierzące kobiety czyniące to samo w prostym posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Bóg zaplanował, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, o czym mówi nam list do Efezjan 3:10. Mądrość Boża to tajemnica Chrystusa i Jego Kościoła zobrazowana w relacji męża i żony. Mąż jest głową, a żona jest mu podległa, jak mówi nam list do Efezjan 5 rozdział 22 do 33 wersetu. Nakrywanie głowy odnosi się jednak zarówno do kobiet zamężnych, jak i do panien. W pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział czytamy o kobiecie i mężczyźnie, o rodzaju żeńskim i o rodzaju męskim, czyli zatem ogólnie, nie zaś o mężu i żonie. Odnosi się to do ogólnej zasady Bożej, zasady zwierzchności i uległości obowiązującej już w Starym Testamencie. Także dotyczy to małych dzieci, jeśli już mają pojmowanie, gdzie się znajdują i co się z nimi dzieje. Czyli jeśli mały chłopczyk rozumie, że przyszedł na zgromadzenie ze względu na Pana Jezusa, rozumie, że jest modlitwa, rozumie, że jest mówione amen, to uczestnicząc w tym powinien mieć głowę odkrytą. Jeśli mamy małą dziewczynkę, która już rozróżnia, że to nie jest plac zabaw, tylko zgromadzenie i że jest tam dla Pana Jezusa i modli się, mówiąc amen, najkrótszą modlitwą, albo sama w myślach, słuchając modlitwy brata, analizuje to i potrafi już, może nie całą, ale częściowo, niektóre rzeczy wyłapać, to też powinna mieć odkrytą głowę. W czasie słuchania Słowa Bożego, w czasie, gdy jest prorokowane przy niej, także ze względu na aniołów. Czwarta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 3 do 5 wersetu, uczy nas, że młoda kobieta przebywająca w domu rodzicielskim ma być uległą wobec zwierzchności ojca. Poczynione przez nią śluby obowiązywały tylko wtedy, jeśli ojciec na to pozwolił, przyzwolił. Podobnie było ze ślubami zamężnej kobiety. Były ważne, jeśli jej mąż ich nie unieważnił. Tak więc kobieta powinna uznawać zwierzchność i autorytet ojca lub męża. Zatem ogólnie mężczyzny w każdym etapie jej życia, gdy chodzi o sprawy rozstrzygane przed obliczem pańskim. Nakrycie głowy jest symbolem potwierdzającym uznanie tego porządku. Niestety na nienakrytej głowie kobiety spoczywa hańba. Jest to mocne sformułowanie, ale jest ono w Słowie Bożym, w pierwszym liście do Koryntian 11, rozdział 5 i 6 werset. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną,
A skoro hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 5 i 6 werset. Nienakryta lub ogolona głowa kobiety w Starym Testamencie przynosiła jej hańbę. Czytamy o tym w 4 Mojżeszowej 5:18 w przypadku kobiety podejrzewanej przez męża o zdradę oraz 5 Mojżeszowej 21:10-13, gdzie mowa jest o pięknej kobiecie wziętej do niewoli jako branka przez Izraelitę. Tak samo tutaj w 1 liście do Koryntian 11 rozdział apostoł stwierdza, że kobieta, która się modli lub prorokuje z nienakrytą głową, przynosi sobie wstyd, jak gdyby ogoliła swoją głowę. Skoro obcięcie lub ogolenie włosów jest oznaką hańby, powinna nakrywać swoją głowę. Nie powinna nosić na sobie piętna hańby w obecności Pana. Nie powinna zjawiać się przed obliczem Boga jako osoba o nieklarownej postawie, podejrzana lub niewierna wobec swego męża. Nakrycie jej głowy wskazuje na to, że uznaje go za swą głowę i cieszy się jego zaufaniem oraz niezakłóconą relacją. Także jako wyzwolona przez Chrystusa nie powinna mieć ogolonej głowy jak jakaś niewolnica, która hańbi głowę swoją jak branka w Starym Testamencie. Dobrze będzie również zauważyć, że pierwszy list do Koryntian 11 rozdział oprócz twierdzenia, że hańbą dla kobiety są obcięte włosy, zaznacza również, że kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, mówi 15 werset. Te słowa powinny raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię krótkich włosów dla każdej bogobojnej kobiety. Czyżby kobieta miała obcinać i wyrzucać to, co Bóg dał jej na chwałę? Długie włosy nie stanowią nakrycia głowy. Werset 15 tego rozdziału 11 pierwszego listu do Koryntian mówi, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Bazując na tym stwierdzeniu, niektórzy fałszywi nauczyciele nauczają, że długie włosy kobiety są jej nakryciem, dlatego nie potrzebuje mieć innego. W języku greckim słowo przetłumaczone tutaj jako okrycie jest zupełnie inne niż użyte w 6 wersecie słowo nakrywać. Pierwsze brzmi katakaluptespho, to znaczy tyle co przykrywać lub nakrywać czyjąś głowę. Natomiast słowo użyte w wersecie 15, pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału, peribalajou, oznacza to, co jest zarzucane lub narzucane. Dlatego niektóre wierniejsze tłumaczenia Biblii oddają ten werset w następującej formie. Gdyż włosy są jej dane jako welon. Innymi słowy, długie włosy są dane niewieście z natury, jako zarzucony wokół niej welon. Nie takie nakrycie głowy ma na myśli apostoł w poprzednich wersetach. Skoro ludzka chwała ma być zakryta w obecności Bożej, jak to już uprzednio wytłumaczyłem, to z pewnością długie włosy kobiety, które stanowią jej osobistą chwałę, muszą być również zakryte w jego obecności. Jest tutaj też ważna kwestia, jeśli faktycznie te włosy kobiety miałyby być traktowane jako nakrycie, to oznaczałoby, że każdy mężczyzna, aby nie mieć nakrytej głowy, musiałby być wydepilowany, nie tylko ostrzyżony, nie tylko ogolony, ale wydepilowany, bo gdyby nawet godzinę przed zgromadzeniem się ogolił do łysa, to włoski zdążyłyby już trochę odkryć, odrosnąć i jeśli włosy są takim nakryciem, to wtedy te włosy mężczyzny byłyby zawsze ku jego hańbie i hańbiłby głowę swoją, gdyby chodził inaczej niż wydepilowany. Tak samo prowadziłoby to do takich absurdów, bo przecież całe ciało człowieka jest pokryte włoskami, a to oznacza,
że mężczyźni i kobiety nie powinni nosić ubrań, albo inaczej nie musieliby nosić ubrań, bo przecież włosy na ciele byłyby ich okryciem, zakryciem. Jak absurdalne są te tutaj propozycje tych fałszywych nauczycieli, którzy twierdzą, że włosy są nakryciem, to każdy może tutaj już sam zauważyć. Apostoł Paweł przedstawia najpierw różnicę pomiędzy mężczyzną a kobietą, mówiąc, że mężczyzna powinien mieć odkrytą głowę, a kobieta powinna ją zakryć. Następnie odwołuje się do poczucia przyzwoitości i urody opartych na naturalnie odmiennym ukształtowaniu kobiety i mężczyzny. Jest to kolejny powód, dla którego kobieta powinna nakrywać swą głowę i stawać w obecności Boga z widoczną odmiennością od mężczyzny. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, mówi werset 13, 14, 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Już w naturze Bóg zamierzył dla kobiety długie włosy, aby służyły jej jako okrywający ją welon. To, co przystoi kobiecie, to nakrycie głowy, gdy modli się do Boga. Nie jest powiedziane, że to ma być chusta. Nie jest powiedziane, że to ma być kask. Nie jest powiedziane, że to ma być kapelusz. I jest powiedziane nakrycie. Nakryciem mogą być na przykład różnego rodzaju rzeczy, między innymi chustka, może być kapelusz, może być coś innego. Byłem kiedyś w zborze w sytuacji, w której pewien brat pośpieszył się w czasie przerwy obiadowej i głośno zaproponował, żeby się siostry, znaczy nie siostry, tylko żebyśmy się przed posiłkiem pomodlili. I siostry były zaskoczone, nie miały przy sobie nakryć głowy, ale były w tej sali siostry i bracia. Te siostry, które miały, to wyjęły z torebki nakrycie głowy. Ale te, które pracowały w kuchni, to było widać, że nakryły rękami głowę albo nakryły chusteczkami higienicznymi głowę. Bojaźń Boża jest ważniejsza niż estetyka. My takiego zwyczaju nie mamy, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Mówi 16 werset pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału. Apostoł Paweł odsłonił myśli Boże w tej sprawie, przewidując, że może to spotkać się ze sprzeciwem, ucina krótko słowami, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże, czyli jeśli gdzieś to nie jest praktykowane, to nie masz do czynienia ze zborem Bożym, tylko z synagogą szatana. Nierzadko właśnie w tych małych, drobnych sprawach, jak nakrywanie głowy, przejawia się nastawienie serca i demaskuje to jednoznacznie, z kim mamy do czynienia, że możemy odróżnić dzieci Boże od dzieci diabelskich. Są one dobrym sprawdzianem, czy ktoś chce podporządkować swą wolę, woli Boga i Jego słowu, czy może odbiera Bogu chwałę i wybiera drogę sprzeciwu, podążając za modą i trendami naszych czasów. Zwyczaje mogą się zmieniać, ale zasady Słowa Bożego w tej czy innej sprawie pozostają niewzruszone.